Twój utwór Sama podbija ostatnio stacje radiowe. O czym jest ta piosenka? Więc tak, Sama jest to piosenka na pewno o niezależności, o takiej sile i o tym, że często patrzymy na świat przez różowe okulary, nie chcemy znać takiej prawdy, ukrywamy jakieś rzeczy. Pisałam ją w takim fajnym momencie w moim życiu, bo byłam wtedy w pierwszej klasie liceum, dużo się zmieniło, dużo poznałam nowych ludzi. I nie ukrywam, że w tamtym czasie często po prostu czasami potrzebowałam być sama. No i tak to wyszło i jest fajnie. Skąd pseudonim Marien? Więc tak, moje nazwisko nie jest za bardzo medialne, jest bardzo trudne, więc stwierdziłam, że trzeba po prostu znaleźć dla mnie jakiś pseudonim i tak to wyszło, że właśnie mam na imię Marysia, moje nazwisko zaczyna się na literę N, więc z tego się złożyło Marien. Jak to się stało, że twoje piosenki trafiły na soundtrack filmu 365 dni, ten dzień? Więc tak, z tymi osobami, z którymi pisałam Sama, po prostu te osoby dostały propozycję, żeby stworzyć soundtrack do 365 dni i zostałam po prostu zaproszona do tego, żeby dostałam taką możliwość, żeby właśnie zaśpiewać w dwóch piosenkach do tego filmu, z czego jestem naprawdę z całego serca niezmiernie wdzięczna, bo te piosenki są naprawdę super. Bardzo dobrze mi się je śpiewa i... Jakie masz plany na ten rok? Ojej, dużo planów. Na pewno chcę dalej wydawać muzykę. Chcę, tak jak wcześniej, jak udzielałam wywiadów, chciałabym po prostu pokazać moim odbiorcom coś, czego jeszcze na rynku polskim nie było. I nie tylko na rynku polskim, ja tam... Więc zależy mi na tym, żeby po prostu zrobić coś innego, coś niepowtarzalnego i proszę, trzymajcie za mnie kciuki, ciężko pracujemy i jestem wdzięczna, bo po prostu znalazłam osoby, które się teraz mną bardzo, bardzo wspaniale opiekują i jestem im też za to bardzo wdzięczna. For Fun TV. Najwięcej muzyki.